Brutalna zmiana reguł w tańcu z gwiazdami. Tego nie powiedzieli uczestnikom. Piąty odcinek 15 edycji Tańca z gwiazdami był dla uczestników wyjątkowy. Na parkiet zaprosili swoich bliskich i razem z nimi poddali się ocenom jurorów. Nie brakowało wzruszających momentów. W tym odcinku nikt nie odpadł, ale jak się właśnie okazało, w kolejnym tak słodko nie będzie. Doszło do kolejnych zmian w programie. Wreszcie ogłoszono decyzję co do dalszego losu celebrytów w TASK. Gdy pod koniec rodzinnego odcinka Tańca z Gwiazdami Krzysztof Ibisz zapowiedział, że żadna para nie odpadnie, widzowie odetchnęli z ulgą, bo był to wyjątkowo emocjonujący program. Jednak szybko się okazało, że nie będzie tak kolorowo. Jakie zmiany w niedzielę 20 października w Tańcu z Gwiazdami? Widzowie dowiedzieli się, że gwiazdy w kolejnym odcinku zmienią partnerów. Doszło do losowania. Jego wynik zaskoczył fanów programu, bo Majka Jeżowska i Vanessa Aleksander zatańczą ze swoimi partnerami. To już wydało się widzom dość niesprawiedliwe. Majka i Vanessa powinny się wymienić partnerami, skoro każda z nich wylosowała swojego, byłoby to fair w stosunku do pozostałych. Ale głupio wymyśliliście, Vanessa powinna dostać Danilczuka, a Maja Bartkiewicza. Żeby każdy miał kogoś nowego. Co za bezsens, czy tam nikt nie myśli w tej produkcji? Trochę nie rozumiem. Po tych słowach można wnioskować, że ktoś odpadnie na początku programu. Mają się uczyć tydzień, żeby nawet nie zatańczyć? Chyba źle dobrane słowa, a przynajmniej mam taką nadzieję. Trochę lipa, że nie wszystkie pary się przetasowały. Uczciwie by było, jakby każdy tańczył z innym partnerem, a chętnie zobaczyłabym Vanessę z Michaelem i panią Majkę z Michałem. Można przeczytać na instagramowym profilu Tańca z Gwiazdami. To jednak nie koniec zmian w Tańcu z Gwiazdami. Właśnie ogłoszono, że 20 października z programem pożegnają się znów aż dwie pary. Według bukmacherów największe szanse na odpadnięcie mają obecnie Rafał Zawierucha oraz Majka Jeżowska.